Cześć, witam Was MyApple, Krystian Kozorawski i Paweł Okopień w 10 odcinku MyApple Daily. Mamy 22 grudnia, podsumowanie nie tylko tego, co wydarzyło się w ciągu 24 godzin, ale tak naprawdę całego weekendu. Na początek warto wspomnieć o nowym zagrożeniu dla komputerów Mac, czyli o dziurze w Thunderbolcie, która pozwala na instalowanie w pamięci ROM komputera złośliwego kodu pozwalającego na, tak naprawdę, na dostęp do naszych plików. Jak ktoś musi się podpiąć do naszego komputera, tak? Oczywiście, no ale nie jest to trudne, wystarczy go zostawić włączonego. No tak, jeśli ktoś pracuje gdzieś na zewnątrz, no to jasne. Pojawiają się już w komentarzach różne sposoby na zabezpieczenie, czyli zaklejenie portu Thunderbolt taśmą klejącą, czy na pewno Apple musi coś z tym zrobić, pewnie w najbliższym czasie doczekamy się jakiejś aktualizacji. Zresztą to nie tylko problem Apple, ale także problem firmy Intel, która razem z Apple przygotowywała konstrukcję portu Thunderbolt, tak naprawdę. Kolejny temat. Wracają plotki o 12-calowym MacBooku Air. Kupiłbyś sobie takiego MacBooka? Jeśli byłby z Retina, myślę, że tak. Jak zwykle źródłem tych plotek jest jeden z dalekowschodnich serwisów DigiTimes, który twierdzi, że produkcja tego komputera, ta masowa produkcja ruszy na początku przyszłego roku w pierwszym kwartale, a już jeszcze w tym roku miała ruszyć produkcja testowej serii tych komputerów. Zdaniem DigiTimes ma być to komputer kierowany do segmentu high-end, w co osobiście wątpię dość mocno. Myślę, że nie, raczej to będzie ty. Następca obecnych MacBooków Air. Nie wierzę w to, że będzie miał ekran dotykowy. No w to też nie wierzę, szczerze mówiąc. No myślę, że może mieć ekran Retina, no ale mówi się o tym, że ma mieć bezklikowy gładzik, co tak naprawdę obniża koszty produkcji, no bo ten gładzik klikowy jest bardziej skomplikowany. No ma posiadać także konstrukcję pozbawioną wentylatorów. To dzięki zastosowaniu nowych procesorów Intel. Już w samym tygodniu widziałem je w komputerach konkurencji. Mhm. Całkiem fajne komputery wyszły właśnie. Głównie hybrydy, ale naprawdę cienkie. Więc ten MacBook Air mógłby być bardzo cienki, wydajny. Mieć lepsze parametry niż obecna 13, tak praktycznie, jeśli chodzi o długość pracy na baterii. No to chyba każdemu by się przydało mimo wszystko, chociaż już można powiedzieć, że nowy MacBook Air. Lepiej niż z iPhone'em. Zdecydowanie. Z iPhone'em nawet. Zdecydowanie. Kolejny temat. Apple prezentuje, w zasadzie poleca w App Store aplikacje na święta, na podróż do domu. Będziesz z czego coś korzystał? No właśnie niestety nie. Przede wszystkim dlatego, że znowu mamy tą sekcję po angielsku. Mimo, że cały App Store został niedawno spolszczony, to nikt jak gdyby nie zadbał o regionalizację tych nowych propozycji. Mamy też aplikacje dla tanich lotów, które niekoniecznie są w Polsce, się sprawdzają. Ja bym wolał na przykład Fly for Free albo Last Minute, które też mają aplikację. No i w samochodach też jest Koyot, płatny program za 30 euro chyba roczną subskrypcja, jak jest Janosik w Polsce darmowy, który też się sprawdza. Ja myślę, że problemem jest tutaj to, że Apple tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak zespołu redakcyjnego, który przygotowuje tego typu zestawienia, że cały czas jest to jednak grupa ludzi w Stanach, wierzonych w Cupertino, która tego typu rzeczami się po prostu zajmuje i tak naprawdę nawet specjalnie o nas nie myśli. No nie, przydałoby się, żeby to było robione regionalnie. Zdecydowanie. Na koniec przypomnimy Wam o telenoweli, czyli o trwającej w nieskończoność giełdzie nazwisk związanych z obsadą biografii, ekranizacji biografii Jobsa według scenariusza Arona Sorkina. Pojawiły się nowe nazwiska przez weekend. Kate Winslet, znana z Titanica między innymi. I Gwiazda Zakazanego Imperium, nawet muszę sprawdzić, jak się nazywa. On ma zagrać, z tego co wiem, Andego Hertzfielda. Tak, i on ma zagrać Andego Hertzfielda, jednego z twórców tak naprawdę systemu operacyjnego pierwszego Macintosha. Andy Hertzfeld niewiele się zmienił przez lata. Miałem okazję go przyjrzeć mu się z bliska na żywo w ubiegłym roku, w zasadzie w tym roku, w styczniu, podczas obchodów 30. rocznicy Macintosha w Cupertino. Kate Winslet. Zastanawiam się, czy ona nie pojawia się tutaj w kontekście tego, że sama produkcja, sam projekt tego
tego filmu, tej ekranizacji biografii Jobsa, nie jest już niezłym Titanikiem tak naprawdę. No tak. Tak może być. Ja szczerze mówiąc wątpię, że doczekamy się tej ekranizacji. Ja myślę, że żadna z wytwórni się nie podejmie. Ja teraz się zrobiło głośno nieco w tym filmie. No ale tak, ale... Jest taki miesiąc przynajmniej. No jeśli, uważam, jeśli nie poznamy do stycznia daty rozpoczęcia zdjęć, to nie ma co myśleć o tym filmie w kolejnych dwóch latach przynajmniej. Zdecydowanie. Słuchajcie, to na tyle. Streszczamy się jak zwykle. Dzięki, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.